mam na imię Piotr, jestem na egzaminie wewnętrznym w ośrodku nauki jazdy kursant. Super. Panie Piotrze, właśnie jak pan powiedział, jesteśmy na egzaminie wewnętrznym, spotykamy się drugi raz. Tak. Wcześniej pan wspomniał, jak rozmawialiśmy, że przeszedł pan z innej szkoły do nas, bo czuł pan, że tam jest coś nie tak, nie będziemy mówili nazwy tej szkoły. No tak. Bo faktycznie dużo rzeczy zostało poprawionych. Teraz robimy taki sprawdzian. Na jakim etapie pan jest? Czy jest pan gotowy do egzaminu państwowego? W porządku. Panie Piotrze, proszę otworzyć pokrywę silnika. O, pokrywę silnika. Tak. Super. I teraz jeszcze panu chcę przypomnieć, że egzaminator się pana zapyta, czy zna pan zasady egzaminowania. Wiadomo. No znam. I teraz otwieramy pokrywę silnika. Tak. Rozpoczynamy ten egzamin tutaj u nas pod szkołą, ale też pojedziemy na plac manewrowy, wiadomo, żeby ten egzamin był w pewnym zakresie. Różnica między egzaminem wewnętrznym w naszej szkole, egzaminem państwowym jest taka, że jeżeli tutaj na tym etapie tutaj w szkole jazdy kursant przy egzaminie wewnętrznym popełni pan błąd jakikolwiek, który zadecyduje o egzaminie, czyli wymuszenie pierwszeństwa na przykład, czy przejdzie pan na świetle czerwonym, czy nie zachowa pan zasady ograniczonego zaufania, czyli będzie jakieś zagrożenie w ruchu drogowym, takie zasadnicze, podstawowe błędy, ale które decydują o egzaminie, no to ja panu powiem, że ten egzamin jest niezaliczony, ale będziemy kontynuować, czyli przechodzimy w tryb szkolenia. Tak. Na egzaminie państwowym, jeżeli pan popełni tak radykalny błąd, wtedy egzaminator przerywa egzamin. Nawet ten egzamin może nieraz trwać 5 minut. Prawda? Bo to na przykład tak, na placu się manewrowym dwa razy pan się nie upewni i to jest koniec. Więc czy jakiś inny tam błąd z zakresu błędów wskazanych. I wówczas kończy pan egzamin. I tak to wygląda na egzaminie państwowym. Na egzaminie wewnętrznym, tak panu powspomniałem. Proszę teraz wskazać zbiornik wyrównawczy do układu chłodzenia silnika. Chłodzenia silnika. To jest ten zbiornik tutaj. Tak, i co? I patrzymy, bo to lekko przeźroczyste jest, czy poziom tego płynu jest pomiędzy kreską min i kreską max. Bardzo dobrze. Proszę mi wskazać drugie wskazanie, bo my tutaj będziemy na egzaminie państwowym, ma pan jeden element spod pokrywy silnika, jeden z obsługi wewnętrznej, ale chciałbym, żeby pan jeszcze wskazał, jak sprawdzamy olej. Silniku. Samochód musi stać na równej powierzchni i najlepiej, żeby co najmniej od 15 minut był silnik zgaszony, po to, żeby ten olej zdążył ścieknąć do miski olejowej. I tak, bierzemy bagnet olejowy. Nie musi pan, nie, na egzaminie nie wyciągamy, nie ruszamy, tylko mówimy. Wyciągamy go, jakąś szmatką przecieramy, zadłużamy znowu. Wyciągamy i sprawdzamy, czy ślad oleju jest między poziomem minimalnym i maksymalnym na tej części takiej prostej, kiętej metalowej. Bardzo dobrze. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jak okaże się, że wskazanie jest za małe, gdzie i co wtedy robimy? Gdzie dolewamy ten olej? Olej dolewamy... tutaj. Nie, tu nie. Jest płyn. Tutaj. Tak, właśnie tutaj. I proszę pamiętać, że musimy się dłużej, lepiej zastanowić i poprawnie wskazać, bo jak pan błędnie wskaże cokolwiek z tych elementów tutaj, no to egzamin jest nieznany. No to raz może pan się pomylić, drugi raz wtedy egzaminator powie, że jest egzamin niezaliczony, dobrze? Tak. Czyli dobrze pan powiedział, że tu jest ten korek wlewu oleju i to jest wszystko. Dobrze, tak. Zamykamy pokrywę silnika. Poproszę teraz o włączenie świateł pozycyjnych. Pozycyjnych. Tak, i wskazanie punktów świetlnych. Dobrze. Jest tutaj, zobaczę, czy jest kluczyk. Nie ma kluczyka w tarczyce. Tak, poproszę. Dobrze, to musi być. No. Tak. To oczywiście podczas pokazywania obsługi, jak się działają światła, to nie można włączać silnika. Co najwyżej bardzo można dobrze dać bardzo do dobrze pozycji takiej bardzo tuż dobrze przed włączeniem. Tak. I światła pozycyjne tutaj przekręcamy. Jest tutaj ikonka zielona.
Przekręcamy tutaj o 2 stopnie. Dobrze. Dobrze. Teraz proszę wskazać punkty świetlne. Tak, jest zgodnie z zasadą. To tutaj jest jeden. Tak. Świeci się. Tutaj symetrycznie drugi się świeci i z tyłu. Tak. Tutaj się świecą dwa. Tak. Widać w kamerze? Tak, widać. I tutaj też symetrycznie dwa punkty się świecą. Bardzo ładnie. Dobrze, wyłączymy to światło. Ja pana poproszę o jeszcze jedno światło. Tak. Proszę o światło biegu wstecznego, czyli biegu światło cofania. Cofania. To tak, wsiadam. Bo ja teraz tylko włożyłem kluczyk. A teraz go lekko przekręcam, ale tak, żeby silnik się nie zapalił. Tak, żeby ikonki się pojawiły. Dobrze. I naciskam teraz sprzęgło. I dźwignię biegów daje na bieg wsteczny. Tutaj powinno pojawić się R. Bardzo dobrze. I teraz wysiadam. Tak. I tutaj się świeci światło cofania białe. Tak. I tu się świeci światło cofania białe. Tak jest. Dobrze, panie Piotrze, bardzo dobrze. Proszę wsiąść, przygotować się do jazdy, będziemy ruszać. Dobrze. Siadam. I patrzę, czy nogi dosięgają mi do pedałów. No dosięgają, ale mógłbym tak leciutko ten fotel oddalić. Tą dźwignią spod fotela. O. Jeszcze troszeczkę. Noga ma być lekko zgięta, ale przy dociśnięciu ma być, żeby nie było na przeproście, tylko ma być lekko zgięta. No teraz jest lekko zgięta. Myślę, że taka odległość może być, bo i nadal jest lekko zgięta. Mhm. Teraz tak, wysokość zagłówka, no jest zagłówek na wysokości czubka głowy. Mhm. Teraz no lusterka muszę ustawić. Kierownicę jest dobrze, nie ustawia pan kierownicy? No jest dobrze, bo okay, nie dotykają mi nogi do kierownicy. Mhm. Lewe lusterko ustawiam. No tak, żeby widział, co się dzieje w lewej połowie przestrzeni za samochodem. Mhm. Tak. Dobrze. Prawe lusterko. Tutaj prawe lusterko to przy zamkniętych drzwiach. Tutaj R. I teraz patrzę tym. Bo tutaj patrzę tym okiem, które jest dalsze. Jak widać. I tutaj też patrzę tym okiem, które jest dalsze od lusterka. Na to odbicie. Jeszcze tak leciutko. Ja tylko chciałbym tutaj wszystkim oglądającym powiedzieć, że pan Piotr lubi komentować wszystkie rzeczy, które realizuje. No tak. I to pomaga, więc na egzaminie państwowym, jeżeli państwo będziecie zdawać egzamin, a komentowanie wam pomaga, warto na początku egzaminu zapytać się egzaminatora, czy nie będzie mu przeszkadzało, jak będziemy sobie komentować pewne rzeczy. Egzaminator nie ma prawa powiedzieć, że mu będzie cokolwiek przeszkadzało. On jest tylko obserwatorem i ewentualnie będzie reagował w momencie zagrożenia. Natomiast tutaj na egzaminie państwowym nie ma takiej możliwości, żeby egzaminator powiedział, że mu będzie to przeszkadzało, więc panu Piotrowi pomaga komentowanie, więc my tutaj też nie będziemy tego krytykować w żaden sposób, a wręcz to działa pozytywnie, więc bardzo proszę, panie Piotrze, dalej. Tutaj lusterko wewnętrzne muszę ustawić tak, żeby widział tylną szybę w tym lusterku. Patrzę lewym okiem, prawym okiem, jak widać. No dobrze. I pasy. Pasy muszę zapiąć tak, żeby no nic się nie owijały, nie był na szyi. Tutaj widzę, że drzwi są niedomknięte, bo jest ikonka. Mm-hmm. Bardzo dobra uwaga. I no, czy w ogóle taka sytuacja może mieć miejsce, panie Piotrze, że po prostu wsiądzie pan do samochodu, egzaminator wsiadł, a jednak nie są drzwi domknięte. Czy taka sytuacja może być na egzaminie? No wydaje mi się, że może być. No może być. Pamiętajmy, że my jakby tutaj realizujemy ten egzamin państwowy, i wchodzimy do samochodu często po kimś, kto wcześniej zdawał. Mógł z tyłu drzwi nie zamknąć, na przykład, bo ktoś, dziewczyna, jakaś kobieta zabierała po torebkę,
nie domknęła drzwi, my wsiadamy, nie korzystamy z tylnych drzwi, powiedzmy, wsiadamy do przodu od razu i chcemy realizować egzamin. Bardzo dobra sytuacja, że pan zwrócił na to uwagę, na ikonkę niezamkniętych drzwi. Tak. Bardzo dobrze. Nie traktuję tego w ten sposób, ja tylko uwrażliwiam, dlatego te drzwi nie domknąłem, żeby zwrócić na to uwagę, ale bardzo dobrze. Tak. Idźmy dalej. Idźmy dalej. No, jak ruszamy, to ma dzisiaj nie świecić żadna czerwona ikonka, jak włączymy silnik. Tak jest. Na razie, dobrze, daję tutaj na luz ten bieg. Tak. I tak, zwalniam. Nie, to już będzie nie ta kolejność. Nie ta kolejność. Naciskam sprzęgło. Daję jedynkę. Nie. To będzie błąd. Sprzęgło. No, na pewno muszę zapalić, jak jest na luzie. I no właśnie, no właśnie. Panie Piotrze, proszę się skoncentrować, bo to ta kolejność ma znaczenie na egzaminie. Tak. I zapalam tutaj. O, uwaga. Zaraz po zapaleniu silniku zapalę światła dzienne. Ale dobrze, bardzo dobrze pan teraz zrobił, panie Piotrze. Bardzo, bardzo dobrze, bo teraz wyzerował pan światła, bo po obsłudze miał pan zostawione światła pozycyjne, tak, prawda? Tak. I wyzerował pan je przed odpaleniem silnika. To jest bardzo ważne. Dlatego, jak egzaminator pyta na samym początku egzaminu, czy znane są panu zasady egzaminowania, to właśnie w tym regulaminie egzaminowania jest ta kolejność wskazana, czyli nie może być tak, że będą pierwsze włączone światła i później silnik, tylko właśnie po tym układzie zabezpieczenia fotela, lusterek, zapięcia pasa, to wszystko pan zrobi bardzo dobrze. Tak, tak, tak. Tylko to dalej, następnym etapem przed ruszeniem jest też jakaś ważna kolejność, dobra? Tak. Proszę o tym pamiętać, ale jest okej. No idźmy dalej, nie? No, zapalam silnik. Mhm. Włączam światła dzienne auto. Bo jest dobra pogoda, można dzienne, dobrze. I wrzucam jedynkę i zwalniam. No widzi pan, to jest ta kolejność, dokładnie, ręczny. Dokładnie. No i się tam rozglądam, lusterka, czy nikogo przez szybę w ogóle dookoła, czy nikogo za mną nie ma. No jest tutaj pan za mną, ale będę jechał do przodu. Do przodu, tak. I mam w lewo czy w prawo skręcić? Pojedziemy cały czas prosto i pojedziemy za tym srebrnym. No to dobrze. A to w lewo kierunkowskaz, delikatnie odpuszczam sprzęgło. Ale panie Piotrze. Aha, tutaj no, ktoś jedzie. To już by było wymuszenie. Aha. Musi pan, widzi pan, sytuacja się zmienia, co chwilę się zmienia, widzi pan. Rozejrzał się pan w lewo, w prawo, do tyłu nawet, wszystko ok. I ruszył pan, był pan pewien, że jest czysto z prawej strony. Ale co się stało? Po 3 sekundach sytuacja się zmieniła, więc jak pan rusza, to jeszcze ostatnia faza jest spojrzenie w prawo, bo ja już tutaj panu zatrzymałem pojazd i normalnie na egzaminie państwowym to byłoby wymuszenie i przerwany egzamin. Tak. Dosyć szybko. No, tak. Tak. Dobra. To proszę koncentrację i I dalej. I dalej.